23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Podczas uroczystości nagrodzono uczniów oraz przekazano podziękowania nauczycielom i rodzicom za tegoroczną współpracę. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Jak Pani ocenia osiągnięcia i zaangażowanie uczniów w tym roku szkolnym? Mówiąc krótko, to na szóstkę. Natomiast rozwijając ten temat, czyli uzasadniając ocenę, powiem, że jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem energii i działań, które podejmuje młodzież pierwszego liceum. Są one przede wszystkim bardzo różnorodne, wymagają bardzo różnych predyspozycji. I to mnie bardzo cieszy, bo to oznacza, że każdy znajdzie miejsce w tej szkole i każdy znajdzie zadania, w których będzie mógł się zrealizować. Czy ma Pani jakieś rady dla uczniów w nadchodzące wakacje? Tak, wiele. Przede wszystkim, aby wypoczywali, aby korzystali z każdego jednego dnia, słońca, pogody, wody, lasu, gór, gdziekolwiek się znajdą, aby właśnie ładowali baterie, mówiąc kolokwialnie, i po prostu cieszyli się zarówno z pięknej pogody, jak i z bycia z rodziną, z przyjaciółmi, kolegami, aby nadrobili właśnie zaległości w kontaktach towarzyskich. Tego nigdy nie jest za dużo, tego nie można przedawkować, więc życzę im, żeby się nie nudzili, spędzali ten czas bardzo aktywnie i przede wszystkim w otoczeniu bliskich im ludzi. Jakie jest Wasze najlepsze wspomnienie z tego roku szkolnego? Dzień Idola. Też zdecydowanie. Myślę, że też. Jak pani Ania przyłapała mnie na ściąganiu. Jak były trzy osoby na WF-ie i całą lekcję graliśmy w ping-ponga i było fajnie. Wszelkie działalności Caritas, na pewno dzień dobra, o. I współpraca z księdzem Tomkiem i panią Agnieszką. Przede wszystkim wycieczka do Włoch z Caritasem w październiku. Najlepsza wycieczka. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli. Co jeszcze? No na pewno wszystkie te akcje z Caritasem, całe MWM, dzień dobra. No i każda taka sytuacja, która pozwala nam się zintegrować. Na pewno koncert z Mikołajkowy, zawody powiatowe z koszykówki, no i zakończenie roku szkolnego. Jakie macie plany na wakacje? Powiem tak, raczej na spontanie. Szukam pracy na razie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja jadę nad morze i jeszcze na jakiś obóz się wybieram. No i oprócz tego praca i odpoczynek. Ja planuję ze znajomymi objazd po kilku większych miastach i resztę będzie pewnie spontan. Nie przychodzi do tej szkoły. Ja zamierzam dużo chodzić po górach. Ja tak samo jak kolega będę pracował, ale oprócz tego postaram się aktywnie wypocząć na boisku czy w innym dość ciekawym miejscu. Skąd się pomysł na klasę CyberMil? Klasa CyberMil, czyli projekt Klasa CyberMil z klasą, powstał, żeby promować w szkołach średnich, w liceach i technikach wojsko i podejście techniczne do wojska, a przede wszystkim zachęcić uczniów, aby rozwijali nasze umiejętności oraz naszą zdolność do obrony w cyberprzestrzeni. Dlaczego warto wybierać tę klasę? Klasa oferuje bardzo, bardzo cenny zakres wiedzy, w skład której wchodzi m.in. kryptografia, obrona cyberprzestrzeni, umiejętności cybernetyczne. Myślę, że wszystkie te umiejętności są bardzo, bardzo pożądane na rynku i na pewno są bardzo ciekawe dla współczesnej młodzieży. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.